Witam serdecznie wszystkich. Piękny sobotni poranek o godzinie 10. Minus 3. A w przewodzie lód. Kranik się rusza. Może by tak dzisiaj przyodpalił tego sprzęta. Zapalić, przyjechać się, zobaczcie jak to będzie sobie radziło. Jeszcze nie idziemy tych oponach po śniegu, tak sobie raczej nie przypominam. Może w tamtym roku? Chyba nie. Zawsze mi mówicie, aj tam nie dziaduj, płynu się zalej. Ja mam płyn, jeszcze raz pokażę. Patrz to panu. Uj! Kurwy, zapiał. Po tym ostatnim kuligu to... Powiedzcie ktoś mi... O kurwa, ma gdzieś kapeć. Czy dziewichane? Kurwa, trzeba to zrobić. Niech spadnie gdzieś śnieg. Matko Bosko, co to się stanęło? Nie będę mówił jak. Kurwa, czaki. Dobra. No nic, trzeba kurwa koło robić. Pierwsza rzecz. Nieprzewidziana robota. Tadam! Patrz na panu. Przed puszki. Do pługa. Mam na wypróbowanie, ale już wiem od razu, że ich kupię. Trzy przed puszki. Do tego pługa. Zajebista robota, jak Nikita. O, hops. Oryginalne z Kwerlanda. Tu stoi sprzęt, czeka na... Patrzcie, to jest płyn. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem kanisterków płynu zimowego. Do 80 to wchodzi 4 karnistry. Może kurde, wleję w cholerę, zobaczę. Kiedyś wylałem to ciekło z niego. Tak, i tak ten płyn leży, tak leży. Chuj. Zaraz wleję. Tylko pasowałaby to wodę, kurwa. Żeby ona zeszła. Tam trochę wody jest na dole. W tym kablu. Kurwa, ale czekaj. Pierwsze. Primo to trzeba jechać. I to koło zrobić. Jakieś wulkanizacje trzeba będzie pojechać. Albo samemu. Nie, na wulkanizację zawiozę. Do Zamościa. Dobra. Czy to piątek, czy sobota, zawsze znajdzie się robota. O. Ciekawe, czy to kurwa coś się biło. Chyba, że przedętkę będzie drugą, ale to całkiem kurwa zeszło powietrze. Nie tylko na dole i w górze też. Kurwa, no dobra. Lewarek, akcja. Panie turem pan podnieść. Dobra, idę prywary, kurde. Tyle do różnych klamotów. A jakiegoś pniaczka. Pustak może pęknąć ten, żeby pod lewarek podłożyć. To nie ma. Ty będziesz następny w kolejności do roboty. O, tu jest spierniczone, zgnite. I właśnie tam trzeba to będzie zrobić. No i przy okazji całego pomalować zrobić. No, poprostować gdzie się da. I sprzedać. Zobaczymy, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda. Może zostanie. I tak. I coś dumać z rozsiewaczem do wapna. Czy kupić, czy zrobić. Oto jest pytanie. No trzeba to zrobić, może jaki kulik się zrobi. Tylko sanie żeś tam upsuły. Co sanie, kurde. To szkoda brać ich zaraz. Jak to będzie pasować? Ktoś krzywo coś to dla mnie. Tu się podda, podstawi. Zaraz będzie dobrze. O. Śruby sobie popuściłem. Tym krzyżakiem. Wszystko zimno dzisiaj, to i taka robota. Dzisiaj to tylko z babą pod piżyną siedzieć. Kurde. Trochę będzie źle. O, sikłyszek. O, tutaj będzie dobrze. Hop.
No, działaś. Gansko idzie. Także, żeby ten śnieg się tak utrzymał do świąt, zawsze to inna by była atmosfera świąteczna. Przy choince, nie? Jakiś odwilż się szykuje w poniedzieli, także może mogą być opady deszczu. Wiesz, bym wolał, żeby śnieg sypał. Trochę by człowiek podrzucał sobie. No. Na biegu chociaż stoi? Ta. O! Działaj! Kurde. To opony dębica. Nie byle jakie. Chyba, nie wiem, nie znam się. Dębica, Janie, kiedyś były dobre opony. 100 mil. Też dobre. Lepione śniegu. To pan Jacek tak jeździł. I na śniegu uponę przebił. Kurda blada. Dobra. Czy to będzie ładnie trochę powyczyszczać? Gdzie to takim kurwa jechać syfem? Cię na oczy komuś pokazywać. Teraz to tam. Hops. I hops. I jedziemy robić koło. Kółeczko już mam zrobione. Kręcić i tarra. Ależ to zasypane, ja pierdzielę. Matko boska. Taki samochód się kopie na środku drogi, czy co? Kurde blady. O co kaman? Chyba nie może chłop ruszyć musi. Kurde, tu nic nie jechało, musi puk żaden. Jedziemy, zobaczmy to koło. Zapalimy 80. Wleję płynu. O kurde, co mam to pociągnę. Wleję płynu. Zobaczę, czy ta grzałka działa jeszcze. Na chwilę ją się podłączy. Kurwa, kulika, że hej. Przyszczypało to oponę było. Miała takie ten. Opona już kurde, no już nie jest nowa. Gdzieś tam pewnie mniej powietrza było kiedy czy co i to wzięło kuźwa tego, złapało. Opona przyczepała po prostu dętkę. No. Dobry. Mój szwagier jedzie z Krakowa. Kurwa, zaraz w grzały na wiezie, kurwa, o czasie będzie... Nie, dzisiaj, a teraz adwent, nie pije się, post. Nawet się tłusty kiełbasy nie je. O boczku już nie wspomnę. O. Tu w tym miejscu widać, opona ma takie trochę uszkodzenie. Ta młatka teraz jest zaklejona na oponie i na dętce, no bo dętka to wiadomo. No to jeszcze bieżnik jeszcze w miarę. Jeszcze w odbidy by była ta upona. O. Dobra, idziemy, zakładamy to i palimy 385. Wlałem mu to trochę wody. Ciekawe, czy on zapali bez tego. Czy zapali bez
drżania. Blok. No dobra, spróbujemy. Jak nie to... Jak akumulator jest tylko jeden, też to może być różnie. Ta mama to jednak pierdzielnięcie ten. Tego nie zakręci. Na luz. Dobra. Wlamo trochę wody po to, żeby się nie zapali. To się wszystko tam może, gdzie jeszcze trochę wody zostało, to się rozmarznie, spuszcza wodę, wleje płyn. Czyli ten silnik jeszcze musi być zdrowy. Dobra, wniosę wody. Więcej. Oleję do pełna. Pochodzi trochę. To się wszystko porozmarza. Kurde, panie jasne. No i zaleję ten wasz upragniony płyn. Co to zawsze, zawsze żeś tak pisały. Panie, płynu pan zali. Kurwa o. Nie stać cię, kurwa. Wlałem kiedyś płynąłem gdzieś ciek. Chuj, tak się płyn marnuje, tak. Wleje, niech będzie. Najgorzej jak pójdzie w tłoki, kurwa, w cylindry tamtędy, w ciągniacze. No to będzie gorsza sprawa. Dobra. Lejem, kurwa. Ktoś chciał kiedyś gospodarkę zobaczyć, proszę bardzo. Dwie krówiny, co? Dwa psy. Kurpare. Ładki cała gospodarka. Te krowy też trzeba sprzedać. No. Dobra. Zaliwamy. Maszyna sobie chodzi. Niech się trochę zagrzeje. Akumulator się trochę podładuje. Będzie go można odkręcić później. Już nie będzie raczej w tym roku jeżdżone. A tutaj trzeba robić o. Luzu nie ma? Trochę ma. Ale tak ma być, panie. Kurde. Mam tu w planach taki zrobić filmik odnośnie remontu zetora, taki w tym filmik, taki zdjęcia, prawda? Jakaś muzyka się wrzuci. No ale to jeszcze butniki te kurde nie zrobione, nie pomalowane. To tylko zostało zrobić butniki, przyczepić halogeny z przodu. Te butniki to gdzieś tu kiedyś widziałem się walały. Nie, to w drugim. No. No bez butników to trochę niekompletnie to będzie wyglądało. I tu takie gumy muszę kupić. Takie te odbojniki, żeby takie fachowe było. Takie jabłko w jabłko wchodzi i się trzyma. Cię. No. Muszę się rozsiewać, może w końcu doczeka roboty. Nawet blachę już tam zakupiłem. Dwójkę. Gdzie nie, gdzie trzeba będzie podkleić. Dobra. Zakładamy koło. Ale patrzcie, woda się kuźwa zamarzła, wzięła o, w karnistrze. No. A tu chociaż wodę spuściły, wzięły? Spuściły. Aby było zaraz. Nie uciekło powietrze jeszcze? Jeszcze się trzyma się. Idziemy zakręcać koło, żeby było wesoło. Zobacz, jak to koło będzie pasowało do 70, jakby tak założył. Trochę by małe było. Z takim kołem to by się po łące z turem fajnie jeździło, jakby mokro było, nie? By wlazło to pewnie po ramę. E tam by wlazło. Panie, to można jeszcze na tę stronę na drugą założyć, bo odsadzenie inne te. Pokaż pan. Zaraz zobaczymy. Kurde,
Teraz trzeba dużo wyżej podnosić. Powietrze za dużo napompowały. O. Pokaż pan. Działeś? Tak za pozałożę, musi oba. Dobra, żarty żartami. Zakładamy to koło. Czyli ja i wy. Bo mówię w liczbie mnogiej. Dobra, pasuje, panie. Jak stąd? Panie, te śruby to będą tak szły, czy tak szły? A jaka to różnica, je? No wiadomo, że stożkiem do koła, nie? Żeby ustawiło równo koło, wiesz? Żeby równo chodziło później. Panie Jacku, co pan? Dobra. Tam się gabaryna grzeje, chodzi. Zaraz wypad w pole zrobię. Zobaczymy, jak przy zaspy się przyjeżdża. Dobra. Każdy wie, jak się koło zakręca, to przewiniemy dalej. Pan Jacek to nawet nie będzie wiedział, że koło zrobione. Bo on wczoraj zobaczy, mówi, ty, Andrzej, co? Kłapę ci w kole. Przednim czy w tylnym? Przednim. Myślę, pół biedy. Bo gorzej, jakby tylne było. No. Działeś? Luksus. Dlaczego on się tutaj ukręci, nie do przodu? No ani żeś pan, nie w tę stronę pan założył. Teraz trzeba doprawić to koło trochę, żeby czasem się na trzy koła później nie wracało skądś tam. Już się może nagrzał do tej pory. Nie, panie. Wyjeżdżamy gabarino. Którym pojechać gdzieś w pole na kulik, to już by nie wrócił. Teraz go odczepię i zobaczymy. Zobaczę, jak wtedy będzie szło. Lepiej czy gorzej. Całkiem tańczy, kurde. Cały tył odciąża i dupa. Dobra. Dobra. Górę ja odczepił. Lejem płyn teraz. W tym przewodzie miałem tutaj wcześniej. O, gdzieś kapie, kurwa. Wypuściłem wodę. Zaliwamy o płyn. Jest ładnie wszędzie. Woda popłynęła. Aha, tutaj gdzieś jeszcze powinien mieć taki zacisk z każdej dziury. Panie Jacku, gdzie masz pan ten kurwa zacisk? A gdzieś poszedł się? Nie bać. Ale, o wiesz. Przywalza wszystko, kurna. Kurde, cisko, że hej. Nie będę mówił jak. Kurde. Gumy się jeszcze robią. Mróz to mróz jednak. Dobra. Zakręcamy. Zakładamy. No widzicie? I żeście mnie przekonały. Już teraz, od teraz będzie chodzić 80 na płyn.
Tam każdy się pruje w komentarzu, że panie, kurwa, daj blada gdzieś. Lejem, Andrzejku. Może będzie chodzić. Zobaczymy zaraz. I teraz na kulik już można będzie jechać. Saniami. Trzeba mieć sanie pierwsze. Czekaj, tam wszystko pozakręcane. Pewnie połowa tego płynu do wiosny spierdzieli. Tam gdzie nie leci z dołu, szkoda płynu będzie zajął. Jeden już. Leć tam. A tutaj? Czy pan pozakręcał wszystko? I ostatni garnister. Zaliwamy. To już całe? Gdzie to? O, prawie całe, panie. Kurde, teraz odpalimy furmaneczkę. Tanisterki schowamy. Może by im spuszczały zaraz. Na luzie je chociaż? Ta. Gazu nie dobra. Musi chodzi. Napłynie, napłynie. Luksus je teraz. Dobra, teraz się przejedziemy w pole, zobaczymy jak to będzie chodzić teraz, panie Jacku. Andrzej, o, wszystko przymarza, kurna. Blada gęś. Ktoś tu dzwoni. Damn.
zwierzęce jedzą. Nie będziemy im tu przeszkadzały. Patrzcie, jak te stworzonka to wszystko wyczesały. Aż ziemia wygrzebana, zobaczcie. Tu są te kukurydze wykosić, jakie ziarno zostało. To one wszystko wyzbierały, kurde. O. Tutaj. A tu patrzcie, wszystko tak jakby w jedną kupę naznoszone. To tego nikt tu człowiek nie zniósł, kurde, tego. Działałeś, pa? Jak to każdy... Każde zwierzę mądre dla siebie. No tak. Niby w tym razie nic ucieknie na czerwono. Zaraz zobaczymy dopiero. Przejechane. Damy radę? No pewnie, że damy. To sąsiad tobornik przywoził. Tu już drogi nie ma, ale... Idzie maszyna. Wzięłam was na taką przyjażdżkę zimową. Chowamy grata do garażu, na płynie. Może będzie lepiej, nie wiem. Najgorzej jak uszczelki przepuszczą i będzie kuźwa między cylindrem a blokiem puści woda, może płyn, może tak źle nie będzie. Także pozdrawiam serdecznie. Do następnego, panie Jacku. My tam mamy robotę z Gieńkiem. Gasimy na małym gazie, żeby turbina się jak najmniej razy przekręciła bez oleju. O, działaś pan? Hops. No to. Żeby turbina przekręciła się jak najmniej razy bez podawania ciśnienia oleju. O, kurna. Z panem Jackiem musimy wybrać ten łowiec. Stąd i w Big Baga przesypać. Kurwa, trochę roboty będzie. O, a to już na inne. Ale to już tego nagrywać nie będziemy. Pozdrowionka. Na razie.